Przenosimy się do Polski, do miejscowości Kapustowo. Jak widzimy, to jest niesamowicie spokojna okolica. No, chyba żebyśmy przewinęli tutaj w lewo. A co znajduje się z lewej strony, to w sumie sami możecie mi powiedzieć. Teraz wszyscy pauzują film, no i napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co znajduje się z lewej strony. Tylko błagam, nie piszcie, że tam się znajduje mój brat. Wszyscy dobrze wiemy, że on zdechł, a przecież nie grzebałbym go w Kapustowie, skoro śmietnik mam 20 metrów od mieszkania. Okej, no to zobaczmy, co tutaj się znajduje. Kamerzysta Google'a, nie wiem, czy tutaj coś naprawiał, czy zwyczajnie uznał, że kamera nadaje się do jedzenia, on jest dosyć głodny. No i w sumie tyle. Jak się, nie wiem, czy udało się komuś zgadnąć w komentarzu. Jak tak, to gratuluję. Może w nagrodę na przykład pochwalić się mamie. Kolejną ciekawostkę znajdziemy na pewnym osiedlu w Vancouver w Kanadzie. I chodzi o to, że ktoś postanowił na ulicy napisać imiona wszystkich postaci z Harry'ego Pottera. Jako że mamy wakacje, to domyślam się, że wielu z was zastanawia się, gdzie jeszcze mogłoby pojechać, tak żeby później pochwalić się znajomym, bo zawsze to wygląda tak, że wszyscy się przechwalają: o, ja to byłem w Disneylandzie, ja to widziałem Krzywą Wieżę w Piździe i tak dalej. A ja wam pokażę miejscowości, które może nie są aż tak znane, ale jak powiecie komuś, że tam byliście, to zrobi to jeszcze większe wrażenie. Na przykład w Indiach jest miejscowość, która się nazywa Kurwa. Nie wiem, czy jest tam coś do oglądania, ale nazwa ciekawa. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiecie o takim czymś. Jest taka klinika okulistyczna, która się nazywa Kurwa Eye Center. Zawsze jak się tam wbije na Facebooka, to są komentarze tylko od Polaków. Kurwa Eye Center. Moje oczy leczę tylko kurwy. W kurwę dobry specjalista. Kurwa świetny ten okulista. No dobra, to tyle. Odchodzenia od tematu. Z innych ciekawych miejscowości mamy na przykład miejscowość Cwele. Jest to prowincja znajdująca się w Afryce. To dla tych, którzy lubią bardziej ciepłe klimaty. No ale wiem, że też wielu ludzi nie chce wyjeżdżać z ojczyzny. Wtedy możecie na przykład udać się do miejscowości Chujki. Lub jest jeszcze jedno fajne miejsce. Zadupie. Poważnie, jest Zadupie Skłodowska w Słupsku. Jak na wakacje, to tylko tam. Zobaczmy, czy nazwa jest adekwatna. No, faktycznie Zadupie, wszystko się zgadza. No to by były moje propozycje wakacyjne. Mam nadzieję, że z jakiejś skorzystacie. No i to by już było wszystko na dzisiaj. Mam jeszcze dużo rzeczy do pokazania, natomiast nie chce mi się zwyczajnie dzisiaj już nic nagrywać. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!